Na godzinę 14 w Sejmie planowane jest wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, przekazała marszałek Izby Elżbieta Witek. Wczoraj Sejm Rzeczypospolitej przyjmował uchwałę, która potępiała działania prowadzone przez prezydenta Putina na Ukrainie, ale dzisiaj obudziliśmy się w zupełnie innej sytuacji, mamy wojnę. W związku z tym my też musimy na to zareagować. Przed chwileczką odbyło się prezydium, nadzwyczajne prezydium i konwent. Mieliśmy tutaj jednolite stanowisko, za co chciałam wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Otóż proszę Państwa, dzisiejsze posiedzenie będzie wyglądało trochę inaczej niż planowaliśmy. Rozmawiałam z panem premierem Morawieckim i około godziny 14 będzie wystąpienie w Sejmie pana premiera Mateusza Morawieckiego. Kluby i koła będą miały możliwość zajęcia stanowiska, wypowiedzenia się w sprawie dotyczącej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Ja chciałam Państwu powiedzieć, że Sejm pracuje, ale będziemy pracować w stanie nadzwyczajnym, to znaczy wszyscy posłowie wiedzą o tym, że nie ma żadnych wyjazdów. Gdyby była pilna potrzeba, żeby się spotkać, czekamy na ustawę o obronie ojczyzny, bardzo ważnej, to gotowi jesteśmy do pracy w każdym czasie. Ja jestem również w stałym kontakcie z przewodniczącym Stefaniukiem, przewodniczącym Parlamentu Ukraińskiego. Dzisiaj na popołudnie też mam zaplanowaną rozmowę, żeby zorientować się, jak wygląda sytuacja.